Dzień dobry. Siemanko. Mam dzisiaj specjalnego gościa na moim kanale. Jest to Piotrek Bratosiewicz. Nie mylić z innym nazwiskiem, które na pewno wam przychodzi do głowy, bo ja się tak pomyliłem. Bartosiewicz, jakby co. Nie, że jakieś nie wiadomo co. Tak, dokładnie. Dobra, przedstawiam wam trochę Piotrka. Piotrek jest podróżnikiem. W ilu dokładnie byłeś już krajach? W 134, ale myślę, że kraje nie są najważniejsze w tym wypadku. Dokładnie tak. Sekunda. Cześć, nazywam się Piotrek Bratosiewicz, a to jest Collecting Stamps, mój projekt, którego celem jest odwiedzenie wszystkich krajów świata. I love you, thank you. To tutaj wstaje słońce, rozpoczyna się dzień, rozpoczyna się czas. Jestem tak wcześnie, że nikt nie ma szybciej nowego dnia niż ja. Halo? Privet? Nie mogę rozmawiać. Przez Bajkał idę. Więc w 130 krajach, 134 dokładnie, Somalia, w której się notabene spotkaliśmy przypadkowo, jest 134 krajem na mojej liście, aczkolwiek lista krajów to myślę, że jest dopiero początek, bo tak naprawdę, no jakby te kraje to jest gdzieś tam taki malutka rzecz, którą trzeba odhaczyć, a później się dopiero zaczyna zabawa, ja tak trochę do tego podchodzę, nigdy to dla mnie nie był wyścig jakoś specjalnie. W ogóle dziś jest dla mnie w miarę niesamowity dzień, jeśli mam być z tobą szczery. A propos tego pytania o kraje. Ten facet, którego spotkaliśmy na śniadaniu, jak wychodziliśmy ze śniadania rano, to jest Pat Besson i to jest taki dość znany francuski podróżnik. My się z nim spotkaliśmy teraz jeszcze, jak pojechaliśmy z Aleksi na wycieczkę teraz, żeby zobaczyć to Las Gil, czyli to, co ty już zobaczyłeś przedwczoraj, tak? Wczoraj, przedwczoraj. No. Czyli te petroglify na skałach i później pojechać do Barbery. Oni tam byli po drodze. On i jeszcze drugi koleś. Tak, widziałem ich właśnie do restauracji. Tak, no i ten gość, słuchaj, ja zaczynam wchodzić i on tam w sandałkach i krew mu leci ze stopy, no i tam tak opatruje go jeden drugiego, ja tak sobie myślę, tamten się przedstawia, mówi, że jest Michael z Niemiec, ja mówię sobie, no typowy niemiecki turysta, się skaleczył w stopę. No i słuchajcie, pogadaliśmy z nim 5 minut. Generalnie jest taka najbardziej oficjalna organizacja zrzeszająca podróżników na świecie. Nie wiem, czy kojarzysz. Nomad Mania. No tak, no jestem tam zarejestrowany. No. Nomad Mania. Najbardziej oficjalna organizacja, która zrzesza podróżników na całym świecie. Jedyny właściwie taki ranking, który jest w jakikolwiek sposób honorowany. No i Michael, którego poznaliśmy, Niemiec, czyli ten drugi facet, jest numerem 2 na świecie. 1264 terytoria z 1300, które są na świecie. Na tych terytoriach właśnie nie zaznaczam, muszę to zacząć zaznaczać. Musisz koniecznie zaznaczać. Ja tam tylko kraje zaznaczałem, no tych terytorii mi się nie chciało, widziałem ile tego wszystkiego. No ale jakby to miałem na myśli mówiąc, że z krajami to jest dopiero początek, bo względnie prosto jest odwiedzić wszystkie kraje, bardzo dużo osób odwiedza wszystkie kraje, znaczy bardzo dużo. Podobno około 400 osób odwiedziło wszystkie kraje na ten moment. Tak, na świecie. Ale te osoby odwiedzając te wszystkie kraje bardzo często lecą na przykład do stolicy, ewentualnie spędzą kilka dni i de facto nie widzą kraju, nie zagłębiają się w kulturę. Znaczy już jakby ja tego nie oceniam, bo to każdy robi to, co robi dla siebie i niech robi tak jak chce. Ja tylko mówię, że właśnie to mam na myśli mówiąc, że kraje to jest początek, bo to w tych terytoriach tak naprawdę jest pies pogrzebany. Tak naprawdę był prawie już w każdym. 1264 z 1380, czyli brakuje. To jest niesamowite. Tak. On jest numerem 2, na numer 1 jest Grek taki, który ma 1280 kilka, czyli zaledwie 20 więcej od niego i notabene on teraz wrócił do Jemenu ten Niemiec, no. Po to, żeby odhaczyć jedno więcej terytorium, które 10 lat temu, jak tutaj był, to go nie zaliczył. No. Więc pojechał tam na koniec tego Horn of Africa, rogu Afryki, i tam jest kolejne terytorium. Dobrze mówić, to już ogarniecie, to wszystkie takich tych. No w każdym razie, ten Francuz, którego poznaliśmy, 20 któryś, więc też czołówka. Obaj są w committee jakby zarządzającym całą tą organizacją i wieloma innymi zrzeszającymi podróżników na całym świecie. No i od razu do mnie powiedzieli, a ty jak tam w Nomad Mania i tak dalej, o, że to młody jesteś, to chyba dużo. A ja mówię, że ja w ogóle z tego nie korzystam. No, mam profil, bo założyłem ten profil,
ale to dosłownie no, parę dobrych lat temu. Oni mówią, to sprawdźmy to. No i tam zacząłem z nimi gadać, pogadaliśmy, my poszliśmy zobaczyć te patrolnice, oni pojechali dalej, a ja wsiadłem do samochodu, ściągnąłem aplikację szybko, udało mi się w ogóle odgadnąć hasło, które tam miałem, bo założyłem ten profil, sprawdziłem 4 lata temu, raz to uzupełniłem, no i wyobraź sobie, że 4 lata temu miałem 450 terytoriów niezależnych i 90 krajów. Aktualnie mam 134 kraje i no jeszcze tego nie uzupełniłem, bo jakby kraj... Będziesz to uzupełnić. No więc teraz ci powiem tylko, że na oko i to mnie, kompletnie mnie to zszokowało i mam zajebisty dzień, bo po prostu jakby czuję się, że czuję się doceniony sam przed sobą, nie żebym szukał jakiegoś potwierdzenia, ale 733 terytoria, tyle terytoriów ma osoba, która jest ostatnia w pierwszej setce. Jestem praktycznie przekonany, że będę w pierwszej setce. Mało tego, najmłodsza osoba ma 34 lata, a ja mam 33, więc będę najmłodszą osobą w pierwszej setce najbardziej traveled osób na całym świecie. Więc robiło mi to dzisiaj cały dzień, jestem w pogromkach. Dobrze, że to powiedziałeś, może to sprawdzić. Zajawa. A liczysz te terytoria United Nations Plus? Tak. Znaczy ja mam osobno napisane, że które były na United Nations, to mam 114 plus 19 plus. 19? Tak. No, to 70. Ale nie, no to nie, to na pewno ty liczysz razem, tak? Nie, 170 UN Plus. Ich jest 250 łącznie. Chyba, że to są jakieś inne rankingi. Ja widziałem, ale... tak to było 235 w sumie razem z tamtymi. Nie, że plus, plus, tylko to się liczy razem. One się razem liczają, czyli United Nations masz? Okej. Okay. I dodatkowo okay. Dojdzie 60, 70. Okej, no czyli, mam 40 około tych plus. Okej, okay, okej. Okay. No właśnie, bo trochę się zdziwiłem. Nie, to tak nie działa. To dodajesz te plus właśnie. Okay. Dodatkowe, no. Całe życie się czuję, żebyś uczył. A jak? Dobra, opowiedz najważniejsze. Dzisiaj przeglądałem twojego YouTube'a też. Zobaczyłem tylko z Bajkału, zobaczyłem tylko zajawkę, bo nie miałem czasu tego odcinka oglądać. Ale mega to jest, nie wiem, tam 50 sekund trwa tylko film, chyba czy minutę jakoś. Ale ciary po prostu. Opowiedz o tej przygodzie. Czy to jest łatwa, najlepsza przygoda podróżnicza w życiu? Najlepsza przygoda podróżnicza w życiu. Ja robię przerwę, sprawdzam, czy działa dźwięk na pewno. Czyli co, Bajkał? Tak, opowiadaj, bo to była najlepsza akcja, jaką ostatnio słyszałem. No wiesz co, trochę tego jest, szczerze mówiąc. Myślę, że więcej skrócie, niż Bajkał. W 5 minut dawaj, o Bajkale damy. No więc Bajkał jest, no jest w ogóle przeniesamowitym jeziorem w liczbach. I Rosjanie kochają przedstawiać go w liczbach, no bo on pobija każdy rekord, jaki się da. Więc Bajkał oczywiście jest znany przede wszystkim z tego, że jest najgłębszym jeziorem świata. Ma 1642 metry głębokości, a druga kolejna, która jest Tanganika, ma ponad 200 metrów płytsza jest. Ale oprócz tych 1642 metrów, pod wodą znajduje się 8 km osadów wodnych, 8 km błota. Czyli cały ten, tam cały Mount Everest wchodzi do tej dziury. No to jest w ogóle kosmos, jakby niewyobrażalne. Linia brzegowa ponad 2000 km. Jedno z najbardziej aktywnych sejsmicznie miejsc na świecie. Ponad 2000 trzęsień ziemi w roku, czyli co, średnio 6 dziennie. To są takie mini trzęsienia, ich się oczywiście nie odczuwa w większości. No ale to jest kosmos. Co tam jeszcze jest? 25 milionów lat. Absolutnie najstarsze jezioro świata. Większość jezior żyje do kilkunastu tysięcy lat. Nieliczne mają do miliona. Bajkał ma 25 milionów lat. No i tam są, polecam wam, ja już nie pamiętam tych wszystkich statystyk, ale wpisać sobie Bajkał ciekawostki albo Bajkał w liczbach, coś takiego. I tam o samej tej wodzie, która jest krystalicznie czysta, ona by tam na ileś set lat wystarczyła, żeby całą kulę ziemską zobaczyć wodę. Jakiś w ogóle kosmos, no niesamowite rzeczy. No więc w każdym razie.
przechodzimy do tego, co ty tam robiłeś. Bajkał. Generalnie takim jednym z moich największych marzeń zawsze była, oprócz tych wszystkich krajów, to jeszcze staram się robić, dorzucać jakieś tam ekspedycje, czy to rowerowe, czy motocyklowe, czy jakieś piesze nawet. I jednym z największych marzeń zawsze moich był biegun południowy. I wymyśliłem sobie, dostałem taką książkę, którą zabrałem ze sobą do kolei transsyberyjskiej. Miałem wtedy 5 dni w pociągu, bo jechałem do Nowosybirska. I przeczytałem książkę, która nazywa się Rowerem przez Bajkał albo Rowerem po Bajkale Kuby Rybickiego. O tym, jak Kuba przejechał z północy na południe Bajkał cały wzdłuż na rowerze w zimie, po zamarzniętym jeziorze po lodzie. Grubość lodu na Bajkale w ogóle dochodzi do 8 metrów grubości. W lutym i w marcu jest najzimniej, do minus 40 stopni, więc jakby jest to względnie bezpieczne. Największym problemem jest oczywiście samotność i przemierzanie tych odległości. Łącznie wzdłuż Bajkał ma 630 km długości, więc rozplanowałem to sobie na średnio 30 km dziennie, czyli 21 dni. No i to miał być taki mój sprawdzian pierwszy przed tym, jakbym się spisał, gdybym się kiedyś miał wybrać na ten biegun południowy. No i przeżyłem 8 dni z 21. Co prawda szedłem dużo szybciej, wyszła mi średnia 40 km dziennie. Przeszedłem 320 km w 8 dni, z tego ostatniego dnia 59, więc też jakby coraz więcej szedłem, chciałem, żeby to już się skończyło. No i to jest tak, że zaczyna się, ja szedłem od południa na północ. Tam wszystko jest w tym filmie tak naprawdę opowiedziane. Tam jest dużo więcej szczegółów. Zapraszam od razu. Więc jeżeli kogokolwiek to interesuje, czy ciebie... No ja zobaczę na pewno. Ja zobaczyłem tylko zajawkę z tego i normalnie miałem ciary. Mówię, a pierwsze. Ale jest to... Mocne, naprawdę mocne. Ale powiedzmy, do połowy doszedłeś, tak? W połowie tam było... Co tam było? Tam była taka, gdzie można było zrobić. Wiesz co, w połowie jest najbardziej turystyczne miejsce na całym Bajkale. Wyspa, która nazywa się Olchon, którą notabene... Kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu zapoczątkował turystykę na niej gość, który nazywa się... kurde, teraz oczywiście nie pamiętam. W każdym razie jest mega znany na tej wyspie, mówię tam o nim w filmie. I on był wicemistrzem w ping-pongu Rosji. I jak przeszedł na emeryturę, to przyjechał na Olchon i postanowił kupić tam dom. I zaczął sprowadzać turystów. To zaczęło się od tego, że jacyś jego znajomi z Francji przyjechali, zostali w salonie na 2 czy 3 dni i powiedzieli, kurde, ale tu jest zajebiście. I coraz więcej osób zaczęło przyjeżdżać, on zaczął ich kasować, zaczął budować jakieś domki i tak powstała jego agroturystyka. I to był sam początek Olchonu, który teraz jest najbardziej turystycznym miejscem na całym Bajkale. I takim miejscem, które w ogóle daje jakby wgląd w Bajkał, bo oprócz tego Bajkał jest dość niedostępny. Która twoja była jeszcze taka, na rowerze jak przejechałeś, ile? 2000 km? Na rowerze jechałem kilkukrotnie. Jeden z pierwszych wyjazdów to... Nie. Kazachski step, to pewnie o tym mówisz, to tak, ale właściwie to więcej i bardziej wymagająca była podróż dookoła Islandii rowerem. I to chyba twój pierwszy film był, tak? Tak. Pierwszy film na YouTube. Tak, no kurde, to ty dobrze. Sprawdziłem. Lepiej przygotowany niż ja. 2017 rok, pierwszy film z serii Collecting Stamp. Jakby wtedy w ogóle zapoczątkowałem 1 stycznia 2017 roku taki odrobinę skomercjalizowanie tego i nazwanie tego projektem i nadanie celu odwiedzenia wszystkich krajów. To jest też mój cel. Zrealizujemy. Zrealizujemy. No na razie chyba tylko 3 Polaków to zrobiło, więc jesteśmy na dobrej drodze. Jeden zrobił 2 razy, tak. W ciągu 2 lat. Zrobił rekord Guinnessa. Ale ja wiem, ja bym tak nie chciał zrobić. No i a propos Sławka Neturi, o którym właśnie mówisz, który jest pół Polakiem, pół Kenijczykiem. Dokładnie tak. On jest też znajomym tych tutaj Peta Bessona. Dlatego dzisiaj zapytali o niego. Tak. Dokładnie tak. I jeszcze tego pana Pawła. Paweł Krzak. No Paweł Krzak jest zażenementem. Krzyk może. Krzyk. Tak, chyba Krzyk, a nie Krzak. Ale Paweł Krzak jest notabene na trzecim miejscu. Znowu Krzak powiedziesz, Krzyk. Krzyk. Paweł Krzyk notabene jest na trzecim miejscu.
Ze wszystkich? Ze wszystkich. 1180 terytoriów, ale Paweł Krzyk ma 71 lat i wypłynął rok temu. Nikt o nim nigdy nie wiedział, on nic nie publikował, jakby wszystko robił dla siebie i tak. To 100%. Ja widziałem, on ma bloga swojego, bo nawet dzisiaj czytałem o tym, tutaj właśnie o Somalilandzie. I o Somalii też, no Somalii, on też zaczął filmy nagrywać, też robi na YouTube. Ja sam właśnie w Somalii nie nagrał, nic tylko typowo zdjęcia wstawił, bo już nie da nagrywać, dać się dał. Właśnie dziwię się, że nie nagrywał, chyba że to było, wiesz, na parę lat temu, nie? Myślę, że to było może wtedy po prostu nie można było, bo teraz to nie umówmy się, no. Zmieniło się dużo tam. W Mogadiszu, nie? Tak, no zdecydowanie, wiadomo, poza Mogadiszu na pewno jest bardzo dalej, w samym Mogadiszu też na pewno nie jest pierwszy, bo ja słyszałem, że w tamtym tygodniu nawet wybuchła jakaś tam bomba, czy coś takiego. Tak, tak, tak. A tak w ogóle, to jeszcze nie mówiłem ci, ja teraz właśnie jak byłem w tym Barbera, poznałem gościa Czecha, coś tam nagrywałem sobie, on do mnie zagadał, a cześć, coś tam. Okazało się, że on jest najemnikiem, który tutaj pracuje, od 3 lat, mimo że wcześniej w Afganistanie 3 razy był w tym... Jak się nazywa ten na Bałkanach? Serbia? Nie, w Serbii. Kosowo? W Kosowie był, że teraz tutaj, może 3 lata to teraz ochrania coś tam. I właśnie mówię, że oni dostają takie raporty, co się dzieje w Somalii, to mówię, że tam praktycznie codziennie coś się dzieje. Codziennie dostałem jakiś raport o jakimś zdarzeniu, które się właśnie tam stało. Albo w samym Mogadiszu, albo na policach. No tak, wiesz, ja też myślałem o tym, my mieliśmy jakby... No, w maksymalnie kontrolowanych warunkach doświadczenie, jakie się dało, to jest oczywiście jasne, ale też, wiesz, jest ile? 5 miejsc, które oni nam pokazują i to jest to, co zobaczy każdy. A tak naprawdę dopiero później zaczynają się problemy. I niesamowita jest też ta otoczka tego, jak oni starają się pokazywać. Że wszystko jest bezpieczne, wszystko jest super, okay, totalnie. Ale wiecie, ja nie wiem, na ile ty mówiłeś tam, ja dopiero mój film z Somalii dopiero wyjdzie, ale przemyślenie... Jak będziecie oglądali, to już jest, także możecie sobie zobaczyć. Tak. Przemyślenie generalnie jest takie, że... Oni żyją jednak w strachu, jakby non-stop, w takim sensie, że widać, że ten reżim tam funkcjonuje i kategoryczny zakaz pokazywania jakiejkolwiek broni i żołnierzy policji, to jest abstrakcja, bo jakby masz świadomość tego, to jest tak wszechobecne, że ciężko jest tego nie pokazać. Bo tam jest wszędzie, to tam jest, ja właśnie porównywałem, że dla mnie to, co zobaczyłem w Somalii, to było połączenie z Afganistanu, z tego, gdzie była wszędzie broń, wszędzie blokady i tak dalej. Syria, rozwalone miasto po wojnie, tak jak w Syrii widziałem takie coś. Indie, wszechobecny syf i brud totalny wszędzie, nieposprzątane nigdzie. No i Afryka, i to wszystko w Afryce. No, dla mnie to było taki... Dla mnie Somalia to jest takim totalnym miksem, że takiego miejsca drugiego na świecie nie widziałem wcześniej, gdzie to wszystko się w jedną całość złożyło. No i ten strach na pewno też, no bo tam samo to, jak zagadaliśmy z nim, żeby pojechać w miejsce, gdzie helikopter leżał, który był, wiesz, po bitwie w Mogadiszu i tak dalej. W ogóle dzisiaj oglądałem cały film. Tak, jeszcze raz sobie stwierdziłem, zobaczyłem u ciebie na story, mówię, a dobra, włączę sobie. I powiem ci, że normalnie jak wyobrażałem sobie te ulice i oglądałem ten film, mimo tego, że ten przewodnik powiedział, że ten film to jest hitro, ale to nie wyglądało całkowicie tak. W Maroko. No tak, wiem. Ja w ogóle mówię, że tam w ogóle nie wzięli Somalijczyków do tego filmu, tak, tylko zupełnie z innego kraju. No. Bo Etiopczycy są dużo chudsi, no. A oni ich nazywali skinny w filmie. Tak, no i samo to, że wiesz, tam już nie mogliśmy pojechać, bo powiedział, że nie można tam jechać. Na ten targ, ale który był taki najsławniejszy, tak samo też nie Pakara. Można. Pakara. No. Ale ty jak wyjechałeś, to następnego dnia on ze mną spędził dzień i on zupełnie inaczej do mnie podchodził przez to, że ja wyglądałem profesjonalnie, bo mam duży aparat do nagrywania i tak dalej. Ja go oczywiście trenowałem tak jak tam, wiesz, zawsze. Znaczy to jest zresztą prawda, jakby no przyleciałem po to, żeby nakręcić film o tym, jak faktycznie wygląda teraz Mogadiszu, jak wygląda codzienne życie i tak dalej, i tak dalej. Ale jemu się spodobało to, że jakby on będzie w stanie mi odrobinę propagandy przekazać. I on mi powiedział, że postara się zorganizować, żebyśmy pojechali do Bakary i zobaczyć Black Hawk Down. No i więc ja już się nakręciłem, najarałem i on powiedział mi następnego dnia, że zadzwonił do kilku osób. Jeśli w ogóle dałoby się to zrobić, to by to kosztowało w tysiącach dolarów w łapówkach. Musielibyśmy mieć co najmniej 5 ochroniarzy na osobę.
że może by się to dało zorganizować, ale dużo ciężej niż on nawet sobie sam wyobrażał, wiesz? Ale mi też dużo mówił. Mi też mówił, że mi znajdzie piratów, którzy mi opowiadają o tym, co się działo, że znajdzie ludzie na plaży. Bajera. Mi dużo mówił, także to, co ci powiedział coś, to nieważne, bo mi też dużo mówił. A później na końcu chodziłem dwa dni tą samą ulicą, tam z powrotem, bo mówił, że to spacer, że sobie oglądał lokalne życie, no. I to oczywiście lokalne życie, wiesz, no, strefy biznesowej, gdzie nic się nie działo. Mhm. Także to, że tam on gadał, to mógł gadać. Ogólnie powiem ci tak, no to co, no tak jak mówię, no to co nam pokazał, mi ogólnie tam z dnia na dzień i tak się coraz więcej otwierało, bo raz przyjaźcie za Stare Miasto zobaczyliście, to tak naprawdę Stare Miasto było jedną z najlepszych rzeczy, które tam widziałem, bo było takie najbardziej lokalne, że totalny chaos. Ten targ, no właśnie wy targ z rybami nie zobaczyliście, ale to też było mocne. Bo o złej godzinie poszliście tutaj. Ja nie wiem, dlaczego on was pan nie zabrał rano. Ja tam pojechałem o 9 rano i było idealnie. Ja go 3 razy prosiłem. No. To o 9.30 wyszliśmy z hotelu, no on się spóźnił. Już nieważne, nawet nie chce mi się o tym gadać, wiesz? Nieładne, ja właśnie mówiłem, że ja w jednym odcinku poruszę parę tematów, które naprawdę mu się tutaj nie podobały. Ogólnie biuro, wiecie, no zorganizowane, niby ma spoko, że macie tu zaproszenia, wszystko i tak dalej, ale wiele rzeczy naprawdę mi tu nie pasowało i... Wiesz, no mimo że jesteśmy w Afryce i tu każdy wie, że tutaj zarabia się na nas, no to z niektórymi rzeczami przesadzili. No to ja się nasłuchałem dzisiaj od tego Michaela i Peta o tym, co będzie w południowym Sudanie. Pozwolenie na aparat duży, nie telefon, $550. Nienegocjowalny i nie wjedzie do kraju bez tego. No to mówi mi fotograf, bardzo znany fotograf Michael, który był mówić, że 3 razy w południowym Sudanie i teraz tydzień temu. Dzisiaj zaczepił gościu też i się pyta, co tu robię. No więc byłem w Somalii, teraz tutaj, następnie lecę do Mogadiszu, do Djibouti. On mówi, no a co robisz? No mówię, że jestem blogerem, że kręcę film. On mówi, w Djibouti będzie bardzo duży problem, że tam ludzie są tak elektryczni, że jeszcze gorzej to będzie wyglądało niż w Mogadiszu. No zobaczymy, mam nadzieję, że tak nie będzie. Czy uda nam jakiś fajny materiał, ale zobaczymy. Tam to już zupełnie widzieliście. Dobra, opowiadaj dalej. Ostatnia podróż, taka zajawka, to było ten pamięć na motorach? Czy to było jeszcze wcześniej? Masz takie jeszcze... Nie. W sensie wszystko jest w miarę... Ja wstawiam tak z około miesięcznym opóźnieniem, jeśli chodzi o vlogi. No. Bo filmy są co 2 tygodnie, to nie jest daily vlog, tak jak u ciebie, więc... Jeśli mówisz o teraz Azji Centralnej, no to... Kazachstan od października do grudnia, z Kazachstanu motocyklami, które kupiłem, chińskimi motocyklami, 7000 km, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, czyli druga najwyższa autostrada świata, jedna z najtrudniejszych tras motocyklowych świata i przejechaliśmy to zimą, ja i Mikołaj, też fajny podróżnik Mikołaj Sondej. Mega szanuję, bo zajawkowisz na maksa, śledzę na bieżąco. Więc przejechaliśmy to zimą z Mikołajkiem na tych rozpadających się motocyklach chińskich. Więc Tadżykistan, Pamir Highway to jest właśnie ta trasa. No przeniesamowite widoki, ale też naprawdę kosmiczne jakby doświadczenie jazdy minus 20 stopni codziennie na motocyklu, który sam się porusza 70-80 na godzinę. Jest taka tabela i według tej tabeli odczuwalną temperaturę mieliśmy około minus 50. Każdy z nas 4 pary skarpet, 4 pary rękawiczek, tutaj nie wiadomo ile. Oczywiście wszystko na patencie, no bo nie, jakby my też jesteśmy takimi osobami, które nie jesteśmy motocyklistami z zapału i z powołania. Nie mamy nie wiadomo jak poważnego sprzętu. Nie kupujemy tego wszystkiego za dziesiątki tysięcy złotych przed każdym wyjazdem. Tylko kombinowanie. Więc ocali owinięci, tak jak dziadkowie nasi podczas wojny. Co się dało? Gazety, reklamówki, bo to mecz toluje. Ale no zajebiste widoki przede wszystkim, więc... Gazeta bardzo dużo daje. Ty też chyba nie oglądałeś, więc mega ci polecam. Szczególnie ja mam dużo. Ja lubię takie filmy, jak oglądać. Lubię takie zajawkowe bardzo oglądać. To jest mocno zajawkowe.
Właśnie miałem, zanim jeszcze zacząłeś mówić o tym, ile było stopni, to właśnie chciałem zapytać, jak sobie radziliście z tą temperaturą, bo widziałem, w samych zdjęciach nawet widziałem, że ten, że no śnieg był po prostu cały czas. Mieliśmy, czy tylko nie, nie, cały czas nie był, ale Pamir Highway to druga najwyższa autostrada świata i rzadko schodzi poniżej 3000 metrów, to jedyne połączenie między, ona w ogóle zaczyna się w Afganistanie, biegnie przez 4 kraje, Uzbekistan, Tadżykistan i kończy się w Kirgistanie. Rzadko schodzi przez poniżej 3000 metrów, idzie przez te góry pamirskie wszystkie. No i tam po drodze jest kilka przełęczy, najwyższy punkt to 4650 metrów, i, ale paradoksalnie najwięcej, no generalnie powyżej 4000 to już mieliśmy cały czas śnieg, poniżej, lekko poniżej 4000 był lód, około 3 do 3,5 dało się jechać tylko kawałki po łacie śniegowe. Ale najgorszy odcinek, jaki był, to między Kirgistanem a Tadżykistanem. Generalnie od niedawna trwa wojna między Kirgistanem a Tadżykistanem. Tadżykistan zaatakował Kirgistan, bo chce zabrać tereny przygraniczne, które są bardzo dobre strategicznie, bogate w wodę i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie przejścia graniczne były zamknięte przez długi czas. I dosłownie w lipcu zeszłego roku, czyli teraz pół roku temu, zostało otwarte jedno przejście graniczne, ale wyłącznie dla turystów. Więc jest praktycznie w ogóle nieużywane. My jak tam dojechaliśmy, to ostatnia osoba, przed nami jakiś turysta z Chin, pokonywał 3 dni wcześniej. I ono biegnie przez przełęcz, która schodzi na 4300 metrów. Ale pomiędzy granicą, pomiędzy wyjazdem z Kirgistanu a wjazdem do Tadżykistanu jest 30 km ziemi niczyjej, terenów międzygranicznych, o które nie dba nikt, no bo nie ma komu na to spać. Więc jak napada śniegu, no to ten śnieg tam czeka, dopóki nie roztopi się. No i generalnie te 30 km to była hardkorowa przeprawa. To był najgorszy moment z całego tego wyjazdu. Ale jak wyglądały opony rady? Nie było ślisko, nie było lodu? Nie, no było ślisko, opór, no, żadnych łańcuchów, nie mieliśmy łańcuchów, mieliśmy letnie opony. My się w ogóle nie spodziewaliśmy, że będzie tak źle, dlatego że całą resztę tej trasy byśmy pokonali. No, nie byłoby łatwo, no ale my lubimy, jak nie jest łatwo. Ale tamto to był haktur, no bo nie mieliśmy pojęcia o tym, że ten teren międzygraniczny jest po prostu kompletnie zapomniany. Tam nie było żadnych śladów, niczego. My mieliśmy 30 cm śniegu na motocyklu, czasami także połowa opony pod śniegiem. Ja jestem lżejszy dużo niż Mikołaj, obaj jeszcze po 30 co najmniej kilogramów bagażu. Mikołaj spadł kraftem. Wszyscy ze sprzętem fotograficznym, z dronami, ze wszystkim. Cały sprzęt motocyklowi. Więc my łącznie z tymi motocyklami, no to chodziliśmy pewnie ze 300 kg. Spaliście w namiotach? Spaliśmy w namiotach oczywiście. Jaka ta pora była w nocy? Najzimniej jak mieliśmy minus chyba 20 właśnie. Czyli w ciągu dnia mieliśmy raczej tak minus 10, minus 15 najzimniej. No ale to wszystko to jest nic, dopóki się nie doda tego wiatru. Realnie, to jest najgorzej. Wiatr jest to najgorzej, oczywiście. Ale ogólnie zajawa, no kurde, uśmiech od ucha do ucha, od rana do wieczora. Ja nie słucham muzyki, jak jadę na... Staram się w ogóle, wiesz, być tak blisko tych przeżyć i trochę się czuć, chociaż odrobinę, tak jak ci podróżnicy kiedyś, czyli nie mieć muzyki w uszach. Przeżywać jak najbardziej połączenie z naturą, ze sobą. No i po 3 dniach tego, jak ci napieprza cały czas jakaś muzyczka w tle, którą masz w głowie i 10 różnych rzeczy, to po 3 dniach nadchodzi zazwyczaj takie wyciszenie i wtedy już jest, wiesz, dźwięk motocykla, dźwięk silnika. Ja jechałem tak 3 razy jechałem długie trasy, to 2 razy Wietnam przejechałem, a raz jechałem Karakorum Highway w Pakistanie. Wietnam jeden z pierwszych moich wyjazdów na motocyklu. Wietnam nocy na południe. A ja z południa na północ. Wszyscy jadą z południa na północ. No, ja 2 razy z południa na północ jechałem, bo tak mi się akurat pogoda układała, że jak wyjeżdżałem, to było spoko, dojeżdżałem i też się spoko żyło. Chociaż raz za pierwszym razem dojechałem już na górę, to już zaczął się sezon deszczowy, już lało codziennie i... No tak, a jeden na górze jest dużo bardziej deszczowo. Kurwa, strasznie, ale moim zdaniem północ Wietnamu dużo ładniejsza, jak tam się wygląda i tak dalej, wszystko pięknie, po prostu pięknie. Ale Bay przede wszystkim. Long Bay, no to jest cudowne w ogóle. Ale tarasy ryżowe na północ od Hanoi i Sapa. Tak, Sapa. Tak, nie przez przypadek, bo jechałem do Wietnamu za pierwszym razem. Miałem taką historię, że jechałem wtedy
No to było zabawne, bo... Ale jak przypadałem, bez wizy nie mogłeś wjechać. Trzeba wizę przedstawiać. Nieprawda. Wtedy była wiza na miejscu. No to było inaczej, teraz już zmienili. Teraz powiedzcie, że Wietnam trzeba wcześniej wizę online załatwić. No więc teraz, słuchaj, było tak, że... Jechałem 6 tygodni przez Chiny, autobusy i pociągi, spałem codziennie w namiocie. To był jeden z pierwszych moich wyjazdów, miałem dzienny budżet jakieś $20 max. Żyłem jak obczymur, spałem na podłodze, wszędzie jak się dało, w pociągach, w autobusach, na dworcach. W każdym razie pojechałem do takich tarasów ryżowych, które były na południu Chin, już nie pamiętam jak one się nazywają, jednak z tych najbardziej znanych. Stamtąd poprosiłem gościa, złapałem się z nim na stopa, żeby mnie zawiózł do takiej miejscowości, która powiedziałem mu jak się nazywa. I całą noc jechałem, śpiąc, i rano patrzę w telefon, mówię kurwa, nie w tę stronę jedziemy, jakby nie patrzeć całą noc. I okazało się, że na granicy z Laosem jest identycznie nazywająca się miejscowość jak na granicy z Wietnamem. I zamiast do Laosu pojechałem do Wietnamu. Nie wiem, czy tak źle? Znaczy, no wiesz, później zrobiłem i tak półko Kambodża, Laos, ale generalnie mega mi to pokrzyżowało w te plany i to był taki duży fajny. No, powiedzcie, że to tak ustrojem musiałeś tam robić. No. Ale ty tak jak nie byłeś, to ludzie. W ogóle w Laosie wspominam bardzo dobrze taką miejscowość, Van Dien się nazywała. Tak, w sensie bawię w tubami. O ja, jako jak ty umierasz, przeszedłem taki na tych tubach. Ale osobiście, ja nie widziałem, dobrze wspominam te miejscowość. Ja jak widzę, widziałem, co tam się działo z tymi dziewczynami, na przykład na tych oponach, etc. Ale przy ostatnim punkcie już, niebezpieczna sprawa, nie ma co gadać. One wpadały takie narąbane, bez filmu w ogóle. No więc... Ale miejscowość fajna. Ja tam poznałem chłopaka, który umarł, jak ja tam byłem przed apokalipsą. Znaleźli go rano w tym, na ziemi. No, no bo tam można kupić normalnie w tym, gdzie kupowało opium w restauracjach. Taka regionie się dostawało. Ciężki temat, ciężki. Ja w ogóle wspominam bardzo dobrze to miejsce. Nie no, ja poza tym też backpacking. No. Poza tym, że ktoś tam backpacking. Poza tym, że ziomek umarł, to ogólnie spoko. No. Nie, ale tak to ogólnie spoko, tam te ładne góry były. Ja tam się pisał z drzwiami, no ja też jechałem. Ale miałem fasę. To była właśnie taka moja pierwsza podróż typowo po Azji, po 15 krajach. Z totalną zajawką, bez pieniędzy, z plecakiem. No, tarda była. Wspominam niesamowicie. Dobra, jaka jeszcze była taka jakaś kolejna czy była taka podróż, którą mam pomyślane, to chciałeś już powiedzieć. Żeby ktoś zobaczył na twoim kanale. Z tego nie ma vloga, ale mogę ci powiedzieć, jak się zaczęło moje podróżowanie. Ile lat temu? Nie licząc tego, że wyjeżdżałem z rodzicami, jak byłem mały i wymyślając projekt odwiedzenia wszystkich krajów na świecie, to już miałem ze 30 na konto. To nie licząc tego, w 2014 roku się zakochałem w dziewczynie, która przyleciała do Warszawy na wymianę międzynarodową z Nowego Jorku, z Kolumbii, na MS. W Zamku Jazdowskim jest jakaś szkoła. Artystyczna taka, bo zapomniałem jak ona się nazywa, strasznie się. W każdym razie ona tam przyjechała. I była na wymianę na 2 miesiące, no i ja z nią się spotykałem przez te 2 miesiące, zakochałem się. I jak ona wracała do Nowego Jorku, to ja powiedziałem, że dobra, to ja lecę z nią do Nowego Jorku. No stary. Tak się składa, że akurat mam taką daleką ciocię w Nowym Jorku, więc ja mogłem ewentualnie zawsze mieszkać u niej. Co prawda Sara mieszkała na Manhattanie, ja mieszkałem na Queens, więc codziennie godzinka metra w jedną, godzinka metra w drugą. Niczego się nie robi dla miłości. Generalnie spłukany do granic możliwości. Na ostatni weekend mój w Stanach, chciałem zrobić jej niespodziankę, kupiłem nam bilet do Miami. Żebyśmy spędzili jeszcze czas w Miami. Dobra, jest sprawa. Wiesz, to były tanie linie lotnicze, wtedy to się latało. No, przylecie w Stanach, czy mam chwilę, tak. I pomyślałem, że z Miami, z Florydy wrócimy samochodem przez wschodnie wybrzeże do Nowego Jorku z powrotem. No i niestety pek chciał, pek albo nie pek, bo w sumie dzisiaj jestem temu mega wdzięczny. Sara ze mną zerwała tydzień przed tym wyjazdem, powiedziała, że ona zaraz, że ja zaraz wracam do Polski, ona nie chce wyjątku na odległość, bla bla bla. To jest stała Sara. Tak. No i ja byłem w miarę zdesperowany, chodziłem zapłakany po Nowym Jorku przez kilka dni, stwierdziłem, że dobra, lecę na tę Florydę sam, nie zmarnuje się ten bilet. I żeby nie myśleć o niej,
i żeby się czymś zająć, stwierdziłem, że nie będę wracał samochodem do Nowego Jorku, tylko wrócę autostopem. A w ogóle podróżowanie w Stanach na to nie jest takie proste. I kilometrów w ogóle tam jest? 5 kilometrów. Ale trzeba też dodać, jakby no, na Florydzie między innymi jest zabronione, to od razu cię zgarnia policja. Jakby to jest taki... oni się boją tego, że tam zaraz wyskoczysz z piłą mechaniczną i... Za dużo filmów się naoglądali, więc są bardzo przeczuleni. No więc zacząłem w Miami Beach. Byłeś w Miami Beach? Miami Beach odchodzi od samego Miami tymi mostami. Trzeba przejść do Miami, tam z dobre 5 km. Kolejne 5 do trasy I-95 międzynarodowej, tylko międzymiastowej, międzystanowej, która idzie przez całe wschodnie wybrzeże od Florydy do Nowego Jorku. Więc wystarczyło dojść do tej trasy, złapać stopa i jechać cały czas prosto tą trasę. No i generalnie się zaczęły jaja. Tydzień to trwało, 18 samochodów, kilka autobusów takich przemytniczych, jeden autobus chiński. Policja mnie aresztowała po drodze, przebiegłem maraton po drodze. Dużo tego było bardzo. Ale to, co było dla mnie takie najbardziej niesamowite, to to, że wraz z przekroczeniem granicy każdego stanu, to było naprawdę tak, jakbym w Europie podróżował między krajami. I to zrobiło na mnie takie ogromne wrażenie, że te stany są takie... Każdy stan jest inny, totalnie inny. Ale ja sobie z tego nie zdawałem sprawy, a nawet jeśli sobie, wiesz, gdzieś usłyszałem, to zupełnie inaczej było to tak namacalnie poczuć. I Floryda zupełnie inna niż coś tam dalej. Jak wjechałem do Alabamy, to jechałem z taką dwójką młodych osób i co pół godziny się zatrzymywaliśmy i stawaliśmy w trójkącie, trzymaliśmy się za ręce, oni się mnie pytali, czy możemy się modlić. I co pół godziny się modliliśmy o to, żeby droga była dobra. Oni się mnie pytali, czy mogą się za mnie pomodlić. Jak ty masz na imię? Tam Piotr, oczywiście. Ja z nimi rozmawiałem w samochodzie cały czas, oni już wiedzieli, więc... O Boże, niech jemu się wiedzie w tych podróżach. O Boże, niech jemu się wiedzie w tej restauracji, którą prowadzi. O Boże. I to mówiła ta dziewczyna, a ten jej mąż, oni mieli po 21 lat, już 3 lata zamężni. On mówił tylko tak, o Lord, o Lord, o Lord. Nie no, w ogóle to były takie jaja. Później miałem taką na ostatnie 500 km, nie wyrabiałem się czasowo, bo miałem już samolot z Nowego Jorku do Warszawy, więc wziąłem autobus i ten autobus przemytniczy, jak się okazało, wszedłem do niego, cały pusty, chińska firma operująca, nie stary, tylko małymi drogami jechał, nie tą I-95 i co godzinę się zatrzymywał w lesie gdzieś, trąbił 3 razy i stado Chińczyków przybiegało do autobusu i wbiegało albo do luku bagażowego, albo do środka. Znaczy w ogóle mi się to nie mieściło, powiedz co tam się dzieje. Zanim dojechaliśmy do Chinatown na Manhattanie, gdzie ten autobus wyrzucał ich wszystkich, w środku było tylu Chińczyków, no nie wiem, ze 100 osób, tam spokojnie po 2 osoby na każdym siedzeniu, plus cały korytarz zastawiony krzesełkami i na stojące jak szprotki. Jakby w ogóle no niesamowite, wiesz. Są przygody, są właśnie podróże i przygody. Takie rzeczy się dzieją, że to, takie rzeczy to tylko filmy oglądaliście. A co do tego jeszcze zmiany tych stanów, to mi właśnie kolega zawsze opowiadał też, on był akurat z Chicago. Mówi, że z Chicago, jak jedziesz na Miami, na Florydę, to oni sobie samochodem jadą, to z Chicago ruszają. No, ale tam jest zima, jesień, a przyjeżdżają mają lato. A czy jest zima, wiosna i lato. No to pokazuje, jak ogromny kraj. Że, wiesz, no, to jest tak niesamowite po prostu. Bardzo podobnie jest w Chinach, że Chiny dla mnie są jednym z najbardziej fascynujących miejsc na świecie. Jakby pod kątem tego, jak różnorodne jest. Takie Rosja? Rosja nie jest tak różnorodna. Dla mnie Rosja, niepopularna opinia teraz, ale jest najbardziej chyba fascynującym krajem na świecie. Ja tak samo mówiłem, nigdy nie wiadomo, kiedy to, ile jeszcze to potrwa, co tam dzieje. Rosja jest kosmiczna. Jak będę miał okazję jechać, to ja jadę, to się nigdy przejmował, że wiesz, że ktoś powie coś. Znaczy w ogóle Bajkał, no to jedno, cała Syberia, to drugie. Kamczatka, dla mnie najpiękniejsze miejsce, jakie widziałem w życiu pod wieloma względami. Półwysep na samym końcu świata, 12 godzin różnicy czasowej do Polski, więc prawie tak daleko jak się da. To już 24 godziny na Alaskę, więc wiesz, dosłownie o dobę. Leci się z Syberii kolejne chyba 6 godzin. Czy do Syberii jechałeś pociągiem? Nie, bo to inny wyjazd. Aha, inny wyjazd. Tyle razy byłeś w Rosji?
5. O, fajnie. Przejechałem też całą wschodnią stronę Rosji samochodem aż do Murmańska. Czyli tam właśnie, gdzie ci mówiłem, sprawdziłem to już Murmańsk. Tam stoją łodzie podwodne atomowe Lenina. Jest w ogóle jedna mega ciekawa historia, ale to mogę się na kiedy indziej, jak ci opowiem zaraz. Ale nie, no Rosja, to nie ma co gadać. Tam... Jak kraby królewskie się pojawiły w Europie, to Rosja robiła taki eksperyment, że z Syberii przywiozła z Kamczatki kraby królewskie do Murmańska, bo chcieli, żeby w Murmańsku, w którym wydaje im się, że jest bardzo smutno i nikt nie ma, żeby coś było takiego wyjątkowego. I przywozili ciężarówkami i pociągami kraby, te największe kraby, większe niż są na Alasce, bo największe są te królewskie właśnie stamtąd. Taki naukowiec na tym czuwał, to był jego projekt. No i oni wypuścili te kraby w Murmańsku i pół roku później krab, który nie ma naturalnych przeciwników w tych wodach, znalazł się nagle u wybrzeży Danii i w Norwegii jakiś rybak wyłowił kraba takiego wielkiego. Pierwszy raz w życiu widzi takie stworzenie, no bo to gigantyczny krab, coś takiego nie występuje w Norwegii. Wysłali to do laboratorium w Oslo i w Oslo naukowcy mówią, no czy kurwa, no nie ma opcji, no to jest krab, który pochodzi z Kamczatki. I pytają się Rosjan, czy oni wiedzą coś o tym, czy u nich się też te kraby pojawiają. Oni, nie, my nic nie wiemy. Oni nigdy nic nie wiedzą. I dopiero kilka lat później się okazało, że te kraby przyszły, zeżarły całe wybrzeże Norwegii, doszły do Danii, później doszły jeszcze aż do Wielkiej Brytanii. Ale Rosja jakby nic oczywiście nie wiedziała. Nie, no przecież wiadomo. Nie, no genialne są rosyjskie historie, są genialne. I dlatego też między innymi kocham Rosję, bo to jest kraj absurdu, który naprawdę trzeba poczuć. Jakby to się mówi, że Rosja nie jest, to jest stan umysłu. Tak, i naprawdę. Wiele osób mówi, że Rosja to jest stanie stanu umysłu. No. To jest kosmos. I dlatego Rosja jest dla mnie tak fascynującym krajem, no bo ludzie i historie, które tam się słyszy, jakby no to tego nie ma nigdzie indziej. A wiesz, jak, no, wszędzie jest coś oczywiście. Ludzie nie dam? Bardzo skrajnie, ale ja jestem jakby zdania, że w znakomitej większości 99% miejsc na świecie ludzie wszędzie są mili. Jasne, że tak. Zawsze większość. Dobra, wczoraj musieliśmy szybko przerwać, no szybko, to nie z naszej winy, w sumie bateria padła, nie mogliśmy dokończyć, ale w sumie i tak najważniejsze usłyszeliście, najlepsze przygody Piotrek, jakie ma, także zapraszam was serdecznie na jego kanał, na jego Instagrama, bo na Instagram po prostu robi petardę, zresztą zobaczycie te zdjęcia, to sami ocenicie tak samo, że naprawdę bardzo, bardzo warto odwiedzić. Co? Dziękuję bardzo za rozmowę. Peter, mega. Ja dziękuję za zaproszenie. Bardzo. Było miło poznać w Somalii, w Mogadiszu. Tak jest. Zajebista historia, że się tutaj spotkaliśmy, poznaliśmy. Naprawdę to jest dość wyjątkowe. Często się spotyka jakieś osoby na świecie, ale w Mogadiszu, w tym samym hotelu, z tym samym przewodnikiem, w tym samym momencie, kiedy jeździ się tutaj na 2 czy 3 dni. I jeszcze no, obaj się zajmujemy mniej więcej tym samym. Nigdy się nie poznaliśmy, ale wiedzieliśmy o sobie gdzieś tam na pewno. Naprawdę fajnie. Więc mega cool. Swoją drogą dostałem wiadomość od razu jakąś od kogoś, że tak się z tobą spotkał też w Wadi Rum w namiocie. Jakiś chłop. No był taki, no. Był. Ale to... aha, to jak spałem na pustyni wtedy, tak, no bo byłem raz... Bo ja w Wadi Rum spędziłem 2 albo 3 noce, nie pamiętam. Ale tam było fajnie. Fajnie. Byłeś w Wadi Rum? No, spałeś na pustyni pod gołym niebem? Jasne. Każdy klasyczny, to sam. Ja spałem tam jedno, a jedno spałem w tych kopułach, takich co wyglądały jak na Marsie, po prostu takie niebieskie. Tam też było super, ale myślę, że nie warte tej ceny swojej na pewno. Zająłem się wczoraj, jeszcze wracając do tego tematu, tą mapą Nomad Maini. No. Jeszcze nie skończyłem tego, ale na razie mam 596. Jestem 200 chyba 10 na świecie. Kurde, już też tym zająć, ale to tyle godzin zajmie na pewno wszystko. Ile cię to wczoraj zajęło? 2 godziny to robiłeś? No, 2 godzinki to robiłem i jeszcze tam. I jeszcze nie wszystko, no. Też się muszę tym zająć. Ale zajawa, mega. Dobra, kończymy, bo ja lecę na lotnisko, lecę właśnie do Djibouti. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tych moich wypocin. Jeśli ktoś tam wytrzymał tę godzinę. Dzięki Piotrek za zaproszenie, mega miło, naprawdę. Zostawcie suba i obserwujcie na bieżąco. Buźka. Pozdro. Nagrywa się.
i lecimy dalej. Wczoraj niestety bateria padła, trzeba było to przenieść na dzisiaj. Ogólnie mogliście usłyszeć naprawdę parę fajnych historii. Jeśli chcecie więcej zobaczyć, wbijajcie na kanał Brat Decki. Jeszcze raz zaczynamy. Nie wierzę. Bratu Ziemić, kurwa, dawaj, że.